Hej, cześć, hejka, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie i dzisiaj powracamy sobie do tych naszych sfer, rejonów takich bardzo klimatycznie tutaj pogadankowych, do kawki, do herbatki, także serdecznie zapraszam Was na moją pogadankę, na ciekawy myślę, że temat. Zapraszam. Jakiś czas temu nagrałam filmik, w którym opowiadałam Wam o nieregularnych wpływach, nieregularnych takich, wiecie, wypłatach. Ogólnie, jeśli właśnie one są kilka razy w miesiącu, czyli są takie właśnie bardziej, wiecie, rozchwiane wokół całego miesiąca. Jeśli zaliczacie do tego tematu albo interesuje Was ten temat, to serdecznie zapraszam Was do zobaczenia sobie tego filmu. Gdzieś tutaj się Wam pojawi on. Ale podczas, wiecie, czytania Waszych komentarzy pod tym filmem, zauważyłam, że jest jeszcze druga rzecz, druga strona tego, którą troszeczkę tak jakby ominęłam w tym filmie. I jest to po prostu, są to po prostu takie nieregularne wpływy, których nie wiemy, jakie to są kwoty. Czyli po prostu, jeśli mamy wpływy w ciągu miesiąca kilka razy, kiedy mamy wpływy, które są niewiadome dla nas, są tylko takie, wiecie, domniemane, nie wiemy dokładnej kwoty, jaką dostaniemy w ciągu miesiąca, każdego miesiąca. No i właśnie o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Na samym początku, kiedy właśnie już rozkminiałam i myślałam o tym temacie właśnie, no to pomyślałam sobie o tym, że tak naprawdę jest kilka sposobów na to, jak podejść do tej sprawy. No i każdy z tych sposobów jest oczywiście zależny od tego, co komu pasuje, ale również do tego, i w jakiej pracy pracuję i jaki rodzaj tych wpływów właśnie jest na te konto każdego miesiąca czy każdego dnia, bo to też w sumie, jeśli się ma jakąś firmę na przykład, to wtedy te wpływy są po prostu dzienne. Więc jeśli chodzi właśnie o to, to mam tutaj takich cztery różne sposoby na to, w jaki sposób ja myślę, że najlepiej podejść do właśnie takich nieregularnych wpływów z wypłat. Także co? Zaczynamy. Pierwszy to jest taki dość mało ryzykowny, taki najbardziej właśnie taki spokojny sposób, a więc ustalenie swojego minimalnego zapotrzebowania zarobkowego po prostu na to, aby przeżyć w ciągu miesiąca sobie na spokojnie z rodzinką, czy tam samemu, to już zależy. No i wtedy po prostu wiedzieć, ile jest te minimum i na tym tworzyć ten nasz budżet właśnie. No i wtedy, jeśli mamy coś ponad te minimum, które mamy, no to wtedy sobie je dokładamy do różnego rodzaju tam kopert, czy tam różnego rodzaju kont, które mamy. No i oczywiście też staramy się z tego coś tam zaoszczędzić. Wiadomo, że na tym też to polega, żeby nie żyć po prostu z minimum minimum i potem nie mieć nic jeszcze dodatkowo, no tylko starać się, żeby coś mimo wszystko z tego było dodatkowego, czyli po prostu ustalić sobie te minimum, które mamy. Na przykład nasze minimum do przeżycia, jednoosobowe życie, to jest 3000 zł, więc jeśli mamy te 3000 zł, no to do tego sobie, jeśli mamy w ciągu miesiąca, powiedzmy, zarobimy 3500, no to te 500 zł staramy się oszczędzić. Jeśli zarobimy 5000 w ciągu miesiąca, to wtedy staramy się te 2000 pozostałe sobie pododawać do jakiejś tam, na przykład do jedzenia, czy do rozrywki, czy do czegoś tam w ciągu miesiąca, ale również z tego coś oszczędzić. No bo jednak nie chcemy, żeby nasze życie było takie szarobure i ponure i żebyśmy tylko i wyłącznie mieli z tego tyle, że żyjemy i tak naprawdę tyle, tylko żeby coś sobie móc z tego życia też mieć ciekawego, coś fajnego, no ale również myśleć też troszeczkę bardziej długoterminowo i delikatnie się zabezpieczyć na przyszłość, także myślę, że fajnie, no w ten sposób myślę, że to jest fajny sposób na to, żeby to rozwiązać. Natomiast mam jeszcze kilka sposobów, także zapraszam do następnego. Kolejny sposób jest troszeczkę taki w ogóle wzięty od osoby z komentarza, która mi poddała taki pomysł, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest to sposób taki dość niekonwencjonalny, nie wiem jak do tego, jak to nazwać tak naprawdę, ale żeby sobie po prostu przez kilka miesięcy nazbierać na jeden miesiąc życia, przez ten jeden miesiąc jakoś tam przeżyć ledwo, co no, zależy po prostu ile Wam się uda nazbierać, nazbierać sobie na jeden miesiąc życia bez wypłaty, czyli ten minimalny zarobek na przykład, no i sobie żyć z tego, co na sobie nazbieraliśmy przez jeden miesiąc, a potem następny miesiąc układać w budżecie tego, co zarobiło się przez ten miesiąc, kiedy żyliśmy z tego co sobie uzbieraliśmy.
czyli po prostu ja to nazwałam budżet wsteczny, czyli po prostu jakby działać na budżecie z tego, co było, co zarobiliśmy miesiąc temu. No i dzięki temu wiemy, ile faktycznie, jaka jest faktyczna kwota tego, ile nazbieraliśmy w ciągu poprzedniego miesiąca. I dzięki temu możemy ten budżet faktycznie tworzyć już tak faktycznie na takich stabilnych kwotach, takich faktycznych, rzeczywistych kwotach niedomniemanych. No i dzięki temu faktycznie możemy, faktycznie, za dużo słowa faktycznie. Dzięki temu możemy sobie na spokojnie, na rzeczywistych kwotach działać, które faktycznie mamy, no ale wtedy po prostu musimy przez jakiś tam czas sobie nazbierać na ten jeden miesiąc, żeby móc później w ten budżet wsteczny wejść. Czyli jest to troszeczkę długotrwały proces, ale jednak myślę, że jest on dość dobry, no bo wtedy dzięki temu jesteśmy naprawdę pewni tego, ile mamy w ciągu miesiąca do wydania pieniędzy, ile mamy do oszczędzenia i tak dalej, więc wtedy jesteśmy bardziej stabilni pod tym względem w późniejszym czasie, więc to jakby nam daje możliwości późniejsze na to, żeby być takimi bardziej, no, bezpieczniej się czuć po prostu i bardziej komfortowo. No więc taki sposób też jest, myślę, że fajny i skuteczny na pewno. Kolejny sposób jest to ustalenie sobie miesięcznego, takiego średniego zapotrzebowania zarobkowego z buforem. Czyli na przykład jeśli po prostu ustalać swój budżet na podstawie średniego naszych zarobków średnich, które mieliśmy powiedzmy z roku wcześniej, albo ile tam chcecie, czy 3 miesięcy, no zależy jak tam daleko jesteście stażem w takim sposobie zarabiania pieniędzy, albo po prostu jak daleko chcecie sięgać. Jeśli na przykład mamy powiedzmy zarobki z przeciągu 6 miesięcy, to sobie uśredniamy to, ile nam wychodzi to w ciągu miesiąca. Czyli po prostu wszystkie zarobki dodajemy i podzielimy na 6. I wtedy jeśli mamy ten średni zarobek, no to wtedy sobie na tym średnim zarobku robimy budżet. Tworzymy sobie ten budżet, ale z buforem, czyli wtedy na przykład jeśli zarobimy coś więcej, no to wtedy ten bufor sobie odkładamy, a później jak następny miesiąc na przykład jest słabszy, zarobimy mniej, no to wtedy sobie bierzemy z tego buforu, który stworzyliśmy sobie, kiedy mieliśmy lepszy miesiąc. Także myślę, że też fajna opcja, troszeczkę bardziej ryzykowna, ale jednak no, jesteśmy w stanie jakoś to tak zadziałać, że jakieś te zabezpieczenie mimo wszystko wtedy jest. Także też fajna opcja. I kolejna opcja, myślę, że najbardziej ryzykowna z tych wszystkich, które przedstawiałam ogólnie. Jak widzicie, jestem mało ryzykowną osobą w finansach mimo wszystko, przynajmniej na razie jeszcze, ale właśnie jedna z tych sposobów jest taka bardziej ryzykowna, a mianowicie prognozowane przychody, czyli po prostu jeśli myślimy, że ten miesiąc to jest miesiąc, w którym ludzie więcej kupują tego i tamtego, które ja sprzedaję na przykład, czy jest to miesiąc, w którym jest, powiedzmy, są święta i dostajemy więcej w firmie pieniędzy, jakieś dodatki, nagrody i tak dalej, więc tworzę sobie ten budżet na podstawie tego, takiej wyższych kwot, które podejrzewam, że zarobię, albo na przykład ten miesiąc jest słabszy, więc zrobię sobie właśnie taki bardziej z takiego słabszego budżetu te pieniądze, w sensie mniej pieniędzy dodam do tego budżetu, bo myślę, że zarobię w tym miesiącu mniej, także jakby takie prognozowane, troszeczkę domniemane, no ale jeśli jesteśmy na przykład w jakimś biznesie, czy w czymś tam, w jakiejś firmie dłuższy czas, no to wtedy jesteśmy w stanie poniekąd troszeczkę jakby właśnie prognozować to, ile zarobimy w ciągu tego miesiąca, dlatego myślę, że dla takich długostażowców jest to fajna opcja, z tego względu, że raczej wtedy oni mniej więcej wiedzą już, na co mogą liczyć w ciągu jakichś danych miesięcy, czy danych pór, danych jakichś momentów, sezonów i tak dalej. Natomiast jest jeszcze kilka rzeczy, o których pragnę wspomnieć, które są naprawdę istotne i ważne w każdym budżecie, czy jest to budżet nieregularny, czy jest to budżet jakiś taki bardzo stabilny, no to jednak są to podstawy, myślę, a mianowicie budżet awaryjny i poduszka bezpieczeństwa. Są to dwie pierwsze rzeczy, o których warto wspomnieć, myślę, że za każdym razem. A mianowicie budżet awaryjny, czyli ten fundusz awaryjny, o którym często wspominam, jest to po prostu taka kwota pieniędzy, którą warto mieć mimo wszystko odłożoną na różne
sytuacje w życiu, które się zdarzają. Zepsuty samochód, zepsuta pralka, zepsute cokolwiek. Po prostu jeśli w miesiącu zdarzy się coś, czego sobie nie zaplanowaliśmy w naszym budżecie miesięcznym, to wtedy jesteśmy w stanie z tego budżetu awaryjnego sobie podkraść, sobie wziąć na tą rzecz, którą po prostu musimy zapłacić nagle, bo tak wyszło. Później odbudować sobie ten fundusz awaryjny w następnym miesiącu na przykład. Czy przez następne miesiące, jeśli nie jesteśmy w stanie jednorazowo tego zrobić. No a poduszka bezpieczeństwa to jest już taka troszeczkę wyższa kwota. Są to po prostu pieniądze przeznaczone na takie kryzysowe sytuacje, kiedy nagle, nie wiem, nie daj Boże, nam się coś stanie z domem, coś się wydarzy, stracimy pracę, oboje albo jeden z członków naszej rodziny, albo coś się stanie, trzeba będzie szybko iść do szpitala, albo jakieś prywatne leczenie, bardzo istotne, no to są takie właśnie sytuacje w życiu. Oczywiście nikomu z nas tego nie życzę, ale jednak zdarzają się niestety, dlatego ta poduszka bezpieczeństwa jest to bardzo, bardzo istotna rzecz w naszym życiu, żeby ją mieć, żeby móc żyć bardzo komfortowo i nie bać się o przyszłość. Natomiast druga rzecz, są to tak zwane nieoczekiwane, oczekiwane rzeczy, zdarzenia w naszym życiu, a mianowicie fundusze celowe na takie rzeczy, które jesteśmy w stanie się spodziewać, a za każdym razem jakoś wychodzi, że jednak się zdziwimy, że na przykład w tym roku są święta Bożego Narodzenia. Także myślę, że fundusze celowe na urodziny, na święta, na ubezpieczenie samochodu, czy ubezpieczenia ogólnie, czy domu, czy cokolwiek, na podatki, płacenie podatków, na jakieś takie rzeczy, no warto mieć takie rzeczy i wtedy jak mamy ten bufor dodatkowych pieniędzy w ciągu miesiąca, to jesteśmy w stanie sobie na te rzeczy odłożyć. A propos takich urodzinowych prezentów, jeśli macie w najbliższym czasie urodziny dziecka, chrześniaka, jakiegoś dziecka z rodziny, kuzyna, kuzynki małego dziecka, czy cokolwiek, to zapraszam Was serdecznie na moje Vinted. Tam możecie poznać takie fajne, przemiłe maskotki, które tutaj dla Was siedzą sobie z tyłu. Serdecznie zapraszam Was tam, bo razem z moją mamą, a właściwie to na razie moja mama, ja dopiero się uczę, tworzymy takie cuda, które później sprzedajemy sobie tam właśnie, na tej stronce. Także... Ups, Dinuś spadł, ale powstał. Tam na Vinted macie link w moim opisie, także serdecznie Was na to zapraszam i zobaczcie sobie, co tam ciekawego dodałyśmy, bo ostatnio właśnie dodałam nowe maskotki, więc serdecznie zapraszam Was, a teraz wracam do filmu. Także tak jak mówiłam, takie fundusze celowe to jest też istotna rzecz, bo jakby są takie wydatki, które są... nie są comiesięcznymi wydatkami, ale jednak są one do przewidzenia. No i dzięki temu, że mamy te fundusze celowe, że na nie odkładamy sobie jakieś tam mniejsze kwoty co miesiąc, no to wtedy, jeśli przychodzi ten moment, kiedy to trzeba zapłacić, to wtedy nie ma takiego czegoś, że nagle mamy gorszy miesiąc i nie jesteśmy w stanie zapłacić za to, bo mamy ledwo co nam starcza po prostu na jakiekolwiek rzeczy związane z życiem, czy wydatkami stałymi, które mamy każdego miesiąca. Także co, kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że jednak teraz już wyczerpałam temat nieregularnych wpływów. Jeśli macie jeszcze jakieś inne sposoby, pomysły albo inne jakieś sugestie na to, w jaki sposób Wy byście rozwiązali sposób budżetu nieregularnych wpływów, to zapraszam Was do zostawienia pomysłów w komentarzach. Ja tam zawsze przeglądam, oglądam i sugeruję się nimi. Oczywiście tak samo jest z pomysłami na filmy, bo bardzo dużo pomysłów na filmy aktualnie już biorę z Waszych pomysłów, no bo wiadomo, że te filmy są tworzone dla Was, więc chciałabym robić takie filmy, które Was interesują. Także co, ja dziękuję za każdego z Was, naprawdę jestem bardzo zadowolona ostatnio, fajnie tutaj sobie rośniemy, działamy i jesteśmy tutaj taką już malutką YouTube'ową rodzinką i naprawdę fajnie, że to tak wychodzi, naprawdę mi się to podoba mega, jestem zadowolona z tego na maksa. Dziękuję serdecznie za każdego z Was, który tutaj jesteście i życzę Wam wspaniałego tygodnia, do następnego filmu, pa pa!